Toyota Celica bez słupka, jak widzieliście na poprzednim materiale, słupki już ma. Oczywiście okazało się, tak jak widzieliście też na tym materiale, że cały otwór szyby de facto do wymiany oprócz dołu. No i w sumie byłoby fajnie, gdyby na tym się zakończyło. Ale dzisiaj sobie tak przetarłem dach. Ja mam zawsze szczęście. Oczywiście dach jest cały po gradobiciu. I tak po kolei. Tu. Pewnie tego nie wychwycisz, brałem na kamerze, bo musiałbyś to zrobić z bliska, odbijające się światło. Ja dzisiaj klientce kręciłem film na telefonie, jest to upierdliwe, ale uwierzcie mi, że ten dach jest po prostu skatowany. No i teraz... No źle się z tym czuję, bo de facto tego zazwyczaj nie robię. Dogadałem się z klientką w ten sposób, że jak już mamy tyle zrobione i dach będzie musiał być lakierowany, no to ten dach trzeba wyciągnąć. Niestety pozmieniają się terminy, no ale co zrobić? Takie jest życie. No i będziemy właśnie ten dach też lakierować. Także niedługo obrobimy te słupki na gotowo. I przy okazji zabiorę się za dach. Te małe rzeczy powyciągamy. Położymy podkład, przygotujemy wszystko i zaczniemy proces lakierowania tego samochodu. I wtedy może już coś więcej będzie widać. Wiadomo, no były niespodzianki. Na początku miał być jeden słupek, tak jak widzieliście w pierwszym materiale, okazało się, że cały otwór. Wiadomo, są to większe koszty, więc już w tych kosztach chcemy chociaż zrobić ten dach, żeby to miało smak i żeby już do tego po prostu nie wracać. Postawię Wam kamerkę, jak będę to obrabiał, bo to jest ciekawy przypadek. Z jakiego względu? Ano z takiego względu, że ten dach idzie tak, o tak i tak, a do tego idzie o tak. Więc ponieważ będzie cały w podkładzie, więc fajnie będzie omówić sobie technologię, techniki szlifowania takiego dachu i albo z tego zrobimy osobny odcinek, albo w tym zobaczycie, jak to się robi, a jeszcze nie wiem, jak to ja zrobię, w sensie takim, jak to, czy to będzie podzielone na odcinki, czy nie, ale lubicie techniczne odcinki, więc do nich się odniesiemy. Póki co Celica w takim stanie, taki jest kolejny etap, czyli na początek wymieniacie poszycia, jak macie wymienione poszycie, w miejscach spawów dajecie klej, po kleju, jak już macie to zaklejone, szlifujecie, przygotowujecie, wyrównujecie, a następnie kładziecie epoksyd. Potem ewentualnie odkrywacie niespodzianki, na które nikt nie zwrócił uwagi i wtedy możecie robić dalej. To tyle na chwilę obecną. Zobaczcie, tak wygląda dach po przeszlifowaniu. Dach jest po gradobiciu. Te wszystkie punkty, które wystają, czy też jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, no takie punkty to wszystko, co są wgniotki. Natomiast żeby tego dachu całego nie szpachlować, bo po prawdzie trzeba było go tego wyszpachlować, wezmę zaraz klocek, przytnę to, co można z tego lakieru, który jest i prawdopodobnie zostaną nam 3-4 wgniotki, czyli pewnie ta, tamta i tamta i wtedy będziemy mogli to podszpachlować delikatnie i na podkładzie sobie już wyrobimy cały dach. Zawsze najlepiej kontrolnie jest przeszlifować to, ja to zrobiłem na 400 i długim klocku. O, dokładnie. I wtedy wychodzą Wam wszystkie nierówności. Trzeba o czym pamiętać, ten dach idzie tutaj do góry, więc tą powierzchnię, jakby ciągniecie na wygiętym klocku w tą stronę po krzyżu, a tutaj w tą stronę po krzyżu. I tyle. Dobra, bierzemy się za robotę. No i zobaczcie teraz. Tu mamy jedną, tu mamy drugą, tu mamy trzecią i z tamtej strony mamy dwie na rogu. W sensie to jest ta jedna, którą Wam pokazywałem z tamtej strony i tutaj są, to jest jedna taka głęboka, a reszta wyjdzie nam na spokojnie na podkładzie, więc nie ma się co tutaj za dużo produkować.
Podszpachlujemy, oczywiście szpachlówka aluminiowa, żeby nam ładnie pracowała z temperaturą. Oczywiście trzeba to jeszcze przygotować, wydmuchać, przemyć zmywaczem, dopiero myśleć o szpachlowaniu. Witam Was dnia kolejnego. Mamy już położoną Toyotę w podkładzie. Wczoraj wieczorem już to zrobiłem, bo mamy tutaj trochę gorący okres i trzeba podrobić dłużej. Szczerze przyznam, zapomniałem nagrać, ale to nie jest ważne. No, nałożyłem normalne 3 warstwy podkładu wypełniającego. Teraz, co jest najbardziej istotne, że to jest taki pierwszy przelot 400, czyli tak jak żeśmy wcześniej na poprzednim ujęciu mieliście te takie, widać było te wgniotki wszystkie, no to tutaj już ewidentnie widać, że klocek w miarę równo ciągnie i nie ma tych wgniotek. Teraz obiecałem Wam, że pokażę, o co chodzi z tymi dachami. To nic przyjemnego generalnie, zobaczcie, dach idzie w ten łuk, to jest pierwsza rzecz, dach idzie w ten łuk, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to taka, że tutaj, jak się przyjrzycie, to ten dach idzie jeszcze o tak. Tutaj ma łezkę. I teraz o co chodzi? Oczywiście klocek musicie mieć minimum tej długości. I teraz ja zdejmę papier, bo będę to robił jedną ręką. Wy to musicie robić dwoma rękami. Jedną trzymać tu i wtedy, czekajcie, postawię telefon. O, ale zajebiście. Tutaj musicie, klocek jest taki, musicie go wyginać w ten sposób, żeby on dolegał do dachu. Czyli dwoma rękoma ciągnie. Teraz kolejna kwestia. Tu wyginamy i ciągniemy po skosach. Wiadomo, tak? W ten sposób. Czyli jak mamy dach, to ciągniemy po skosach i tu sobie ładnie wszystko wyrobimy. Oczywiście skosy na krzyż, tak? I tam można z dwa razy na wprost przelecieć. Natomiast trzeba się pilnować, żeby jakby szlifować do tego momentu, gdzie widzicie, ja mam tutaj doszlifowane. I teraz tą końcówkę trzeba szlifować w ten sposób. Dlaczego? No bo idziecie po powierzchni, która się jakby tutaj jest łezka tutaj, więc jak będziecie ciągnąć w ten sposób, to powstaną Wam właśnie, tutaj specjalnie zrobiłem, taka sznyta jedna Wam zostanie. Teraz tu wybierzecie materiał, a tutaj zostanie ten materiał w środku, bo tu będzie przerwa. Tego nie wolno robić. I dlatego na to chciałem zwrócić uwagę. Tak samo jak na przykład macie mocne gradobicie, to oczywiście możecie zawołać chłopaka od PDR-u, on Wam to wyciągnie. Ale przeważnie jest tak, że nie chce się, znaczy nie chce. Ci ludzie przeważnie nie mają czasu, więc jak mam mocne gradobicie i widzę, że z tego ciężko mi będzie wyjść przez tam, nie wiem, 2-3 łatki małe do poszpachlowania, to po prostu nakładam na szpachlówkę natryskową, wycinam to klockiem, daję podkład i mam ładny dach. Dobra, to tyle na ten etap. Ja biorę się do szlifowania. Trochę mi pewnie zejdzie. Jak to wszystko przygotuję, to wtedy będziemy oglądać auto już przygotowane do lakierowania. Mamy dach już wyciągnięty. Teraz weźmiemy sobie zmywacz i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Teraz trzeba pod światło przejrzeć, czy są jakieś nierówności, w sensie dołków. No bo syfy to wiadomo, no przecież nie wyczyściłem nawet tego dobrze, ale widzimy się ładnie, niebo odbija, równo przede wszystkim. Ważne jest to, żeby to się działo po całym dachu. Żeby nie było tak, że na przykład tutaj mamy lampę, jak idziemy z tą lampą, to nie ma, zgubiłem, o, to nie ma
już tych naszych wniotek. I to jest najistotniejsze. Tak to musi być zrobione. Zawsze na końcu, kontrolnie, bo ten dach będzie tak po lakierowaniu wyglądał, jak po właśnie zmywaczu. No i tak jak widzicie, tu się fajnie lampa załamuje. Widzicie tą łezkę? No i teraz dach idzie oble. O. No i idzie też w drugą stronę. Dobra, myślę, że to taki niby prosta rzecz. No bo prosta rzecz, no nie oszukujmy się, dach ma metr kwadratowy. Natomiast no, myślę, że też się przyda komuś do takich działań. Jak tam sobie szlifujecie na przykład duże elementy, czy właśnie dachy, czy jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, które wymagają jakiejś tam większej precyzji. No to właśnie w ten sposób trzeba to robić. No dobra, to tyle jeśli chodzi o Toyotę. Ja sobie tutaj słupki już dociągnę, zrobię tą wnękę okna, otwór okna, czy otwór szyby czołowej, przygotuję sobie tam słupki do cieniowania i spotkamy się pewnie już w komorze. Oczywiście jeszcze jedna kwestia, dach nie jest przygotowany do lakierowania, dach jest wycięty 400, teraz trzeba poprawić 600, a potem wziąć maszynę i przelecić to na miękkiej przekładce papierem, no pewnie 500, tam skok maszyny będzie pewnie 3, więc 500 w zupełności wystarczy. No i tak trzeba będzie przelecić słupki, dach, no to już na końcu, tak jakby ktoś pytał, co dalej, to właśnie tu. Słuchajcie, krótkie wejście, mamy już przelakierowaną Toyotę. Dach, który był krzywy, jest na szczęście w końcu prosty. Oczywiście kilka syfów jak zawsze, bo to dach. Więc zabieramy się w tej chwili za rozklejanie, polerowanie. I za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Tak jak widzieliście przed sekundą, już celika jest polakierowana, w tej chwili zaczynam ją obrabiać do polerowania. Już tam powoli sobie dach wyciąłem, opadówkę już też zaczynam powoli wycinać i jakby kwestia tego, żeby to dzisiaj wypolerować. Jutro wjeżdża szyba, składamy samochód, sprzątamy i wtedy właścicielka będzie się już mogła cieszyć gotowym samochodem. Także jesteśmy na tym etapie, dzięki temu, że jest Brian, wykorzystuję, żeby można było to pokazać. Oczywiście z takich rzeczy, które były dość istotne, teraz tego nie zobaczycie, ale ten dach w końcu wyszedł, że tak powiem, o wiele lepiej niż widzieliście to na poprzednich materiałach. Generalnie jest po prostu zrobiony tak, żeby był prosty. Na timelapsach widzieliście, jak się wycina takie dachy. No i mówię, teraz dopiero przy... Wiesz co, ale ja to zrobię dość sprytnie, bo ja mogę go przetrzeć fiberką, co za chwilę uczynię. I żebyś złapał ładne odbicie tego dachu, to zrobię ci go tym. Jak to się mówi? Nawet mokrą szmatką i wtedy, no możemy tą fibrę wykorzystać, bo i tak już jest do prania i wtedy będziecie widzieć odbicie tego dachu. O, takie słabe. No, to weźmiemy sobie zmywacz w takim razie i na zmywaczu na pewno nam to fajnie wyjdzie. Aha. Trzeba zmywacza dole. Ale on się zaraz rozleje, więc będzie można spokojnie sobie to zobaczyć. Chodź tutaj staniesz, to pokażemy kilka kwestii. Zwróćcie uwagę, tak jakśmy rozmawiali wcześniej, teraz jak się stoi, tutaj przyjdziesz z kamerą, to będzie też to widać, jak się ładnie światło odbija. Dach jest taki, taki i tutaj jest ta końcowa łezka. Stań z tamtej strony i teraz zobaczcie, pobaw się, spróbuj się pobawić światłem, żeby pokazać tą łezkę. I dlatego jest problem z takim dachem. Stań sobie teraz z tyłu i nagraj, jak się odbija światło z okien
po dachu, nie? I teraz widzicie, że on jest idealnie gładki, a nie tak jak był po gradobiciu. No trzeba by było to zrobić przy po prostu już lakierowaniu dachu. W każdym razie tu mamy już zakończone. Kolor dość ciekawy, bardzo się mieni. Ma w sobie dość dużo żywicy, znaczy i perły, i ma dość dużo w sobie żywicy tak zwanej flopowej. Czyli na przykład stajesz tam, jak tam stoisz, cofnij się kawałek, to ten słupek do błotnika jest ciemniejszy. Jak staniesz frontalnie, to ponieważ ten słupek ma inne ułożenie kątu światła, słupek będzie jasny, błotnik będzie ciemny, bo jest płaski. Tu widać to z tej strony, zresztą bardzo mocno, jak ja zaraz nawet zapalę światło, to chodź, aha, tutaj jest, ale to zrobimy tak, chodź zobacz tu. Przeszedłeś tam, przeszedłeś. No i na przykład stań tutaj. Z tej perspektywy widać, nie widać, słabo widać, ale widać, że błotnik jest innego koloru, a słupek jest innego koloru jakby, i tak jak się załamuje światło, tak to niestety wygląda. Ciężko to wyłapać, to na żywo bardzo dobrze widać, jak te, o, teraz będzie widać. Stajesz tu na przykład i ponieważ światło świeci z góry, to błotnik jest jaśniejszy, słupek jest ciemniejszy, nie? A na przykład jak ukucniemy, to słupek jest jaśniejszy, błotnik jest ciemniejszy. No mówię, ciężko to niestety wyłapać, ale to na żywo, na końcu, na zewnątrz postaramy się pokazać, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No specyficzny lakier, całkiem fajny. No auto jest niestety dość mocno zniszczone lakierniczo, ale no ale cóż, no trzeba by było lakierować cały samochód. Także za chwilę efekt końcowy. Do zobaczenia. No niestety, mamy aurę jaką mamy, tak jak widzicie, niestety pada. Cóż mogę powiedzieć, w sumie to nic nie widać, bo chciałem wam pokazać kolor, bo jest naprawdę fajny. Słupek oczywiście, tak jak widzieliście, wymieniony, wstawiony, zrobiony, dach wyciągnięty po tym gradobiciu. Oczywiście, że zostały jakieś małe rzeczy, na przykład tutaj z tyłu na słupkach, no ale jakby problem polega na tym, że w ten sposób byśmy musieli całe auto robić, bo ono całe jest gdzieś tam zajechane. Szyba wklejona i co jest tutaj jakby punktem dość ważnym, ta szyba jest, uszczelka od tej szyby jest ciut wyżej niż dach, nie wiem czy zdołacie to zobaczyć, ale widzicie, ona się mija z dachem. Dobraliśmy taką uszczelkę, żeby nachodziła delikatnie na rant, ale znowu jak dotykacie, to ona jest równo z rantem, natomiast ta uszczelka wystaje ponad dach, więc nie będzie już jakby tego rantu nam piaskować. No i oczywiście z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, no to no o, teraz widać, zobaczcie, słupek ten jest jasny, a dach jest ciemny. I teraz można powiedzieć, no dobrze, ale to kolor może być zły. No nie bardzo, bo tutaj zgadza się idealnie. Ta klapa nie była lakierowana. Lakierowany był tylko dach. I to w całości na kreskę. Kolor wchodzi idealnie, natomiast mieni się tak, że po prostu obłęd w oczach. Całe auto jest dość zniszczone, w sensie lakierniczym trzeba by było je wypolerować i gdzieś tam wszystko porobić. Natomiast no, oczywiście no, ma swój wiek, także nie przesadzajmy. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Także zobaczyliście, w jaki sposób blacharsko trzeba to wymieniać, jakie są niespodzianki pod szybą. No i oczywiście dach po gradobiciu, jak to wyszlifować. Jak wam się podobało, zostawcie suba, lajka, to zawsze pomaga i zawsze jest to jakiś fajny element. Komentujcie, pytajcie, będę odpowiadał na wszelkie pytania. Do następnego, cześć!